Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmować się takim, można powiedzieć, próbą wykopania trochę ziemniaków. Te trzy rządki spróbuję wykopać, bo pogoda jest taka niepewna. Samo też z pracy przyszłem. Jest popołudnie, około nie wiem, godziny 15 chyba. Po 15 już nawet. Będziemy kopać tą kopaczką jednorzędową. I raz. W tamtym roku już kopałem, był tam filmik z tamtych wykopków. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. No a dzisiaj będzie po prostu z tej taki, można powiedzieć, mały, króciutki filmik dotyczący dzisiejszych tam naszych zmagań z tymi kartoflami. Także zapraszam na film, zobaczymy się już na polu. My jesteśmy już na miejscu, tak jak mówiłem, będziemy kopać kopaczką jednorzędową marki Virax. Tutaj muszę teraz podkręcić trochę, żeby głębiej szło. Nam ziemniaki nie... w drugą stronę. Żeby nam ziemniaki nie, po prostu nie zostawały. Jak się da najmocniej, wykręcę. Zaletą tej kopaczki jest to, że można kopać rządek przy rządku, nie tak jak przy zwykłych elewatorówkach dwurzędowych, że trzeba co drugi rządek. Tu można normalnie wszystko naraz wykopać, tylko tyle, że bierze jeden rządek, bo ziemniaki odskakują na bok, tak jak tutaj widać przez te grabie. Także spróbujemy coś wykopać dzisiaj. Kopać będziemy biegami terenowymi, jedynką terenową. Muszę najpierw przestawić na biegi terenowe. Mamy biegi terenowe. No i jedynka. Załączamy bałek. Chodzi. No i próbujemy. Zobaczyć coś. Tu nie zostają ziemniaki gdzieś głębiej. No chyba głębiej już nie są. Tutaj była trawa, to może ich być mało, jeszcze dokręcę. Jedyneczka, jedziemy. Yeah.
Przetyka się, jest jeszcze mokro. Tego dzisiaj może tylko jeden, dwa rządki wykopię, może trzy, zobaczę. Poza tym jest tutaj gorzej było oczyszczone. Ale ziemniaki jako takie są. Coś będzie. Zawsze coś będzie. Dobra, później będę nagrywał. Tak jak widać, przejechałem dwa razy, jeszcze może raz przejadę. No jest trochę tych ziemniaków, ale bardzo drobne. Przewagą drobnych. Są tutaj niektóre takie większe. O. Ale dobrze jest. To jest na razie początek, także będziemy jechać dalej. Wygląda w praktyce. Bije trójkę, bo nie chcę z terenowych wychodzić. Szału nie ma, ale zawsze coś jest. Zawsze coś się wykopie. Tam jeszcze mi zostało, tutaj jest jakieś 5 przeżarów. Tam zostało mi chyba 20, nie, to ja mówię, 18 arów, także trochę ziemniaków będzie. Nie chciało mi się odpinać kokaczki,
to ciągnę przodem, bo mówię, brakło im tam worku. Także tak na razie moje kopania wyglądają. Mam nadzieję, że się wam podobają. Jeszcze coś nakręcę na pewno, jakieś kośki zrobię, bo będą tak samo z tego pola tutaj co widać. Może mało widać, ale to co myśmy ostatnio kosili te łęciny. Także relacja na pewno z tego będzie. Teraz już będę kończył. Subskrybujcie, oceniajcie. Zapraszam do następnych moich produkcji. No i proszę jakieś może pytania, jeżeli ktoś ma, ja będę odpowiadał. Także do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem.